pierwszy ścieg dorobiliśmy do końca. Dalej w drugim ściegu. W drugim ściegu prawe oczko pierwsze nie zmienia się cały czas, a z drugiego, czyli to pierwsze prawe zrobiliśmy, a z lewego zrobimy dwa prawe, czyli prawe i z niego jeszcze jedno prawe oczko. Następne oczko lewe nam się nie zmienia i z trzeciego lewego oczka znowu zrobimy jedno prawe i drugie, czyli z jednego lewego zrobimy dwa prawe oczka. I nam tutaj było cztery, tak? Było cztery oczko w pierwszym, a tu będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, już sześć oczek w raporcie. Czyli bo dodamy tu oczko i tutaj. No to zaczynamy drugi ścieg. Значит, первое очко мы не сменяем, так как я имею в правым. Первое очко у нас правым. Далее, мамы с того левого очка мы делаем раз правый, не сдаем, а входим другий раз, делаем правый. Наступное очко мамы левым. To go robimy lewym oczkiem i znowu z następnego, z trzeciego lewego oczka my robimy najpierw z tyłu, robimy prawy, a później z przodu pociągamy i robimy też prawy. Teraz u nas wyszło raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć oczek w raporcie. Znowu od początku zaczynamy. Prawe oczko, z lewego robimy raz prawe, dwa, z jednego dwa oczka, dalej mamy lewe oczko i znowu z jednego lewego oczka robimy dwa prawe. Raz, dwa. I tak znowu jedno prawe od początku, z lewego oczka robimy raz prawe, i z niego samego dwa. Następne oczko lewe. I znowu z lewego oczka robimy dwa prawe. Raz, dwa. To już zrobione trzy raporty, tak? I znowu mamy prawe oczko. Robimy go prawym. Następne z lewego robimy raz prawy. I drugi raz prawy. Dalej mamy lewe oczko. Znowu z następnego robimy, z lewego robimy raz prawy, dwa. Tak robimy do samego końca. Czyli ten ścieg robimy do końca. Tak jak pokazałam. Prawe oczko. Z lewego robimy raz prawy, nie zdejmujemy, przerabiamy drugi raz, z jednego dwa, następny lewy, znowu raz i z jednego robimy dwa. Ostatni raport tego drugiego ściegu, to robimy już. Tak, lewy i ostatni oczko. Dwa, z jednego oczka, dwa oczka, tak? Dorobiłyśmy. Dalej mamy trzeci ścieg raportu. W trzecim ściegu raportu my robimy, nie zmienia się nam prawe oczko. Później mamy dwa lewe. Czyli inaczej powiem, że robimy prawe oczko i raz, dwa, trzy, cztery, pięć lewych oczek. Prawy, pięć lewych, czyli u nas to też będzie w raporcie 6 oczek. Czyli robimy prawe, jedno prawe, 5 lewych. Zaczynamy. Trzeci ścieg. Yes. O, idzie nam. Jego widać, że jest prawe oczko. Tak?
nie zmieniło się prawie, a dalej mamy 5 lewych oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I znowu i prawe. Raz prawe, 5 lewe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć prawe, 5 lewe. Raz, dwa, trzy, trzy, cztery, pięć. Uważajcie, bo tutaj, gdzie robiliśmy jedno z jednego oczka dwa, to one trochę razem leżą. Dlatego ich trzeba trochę rozdzielać, tak żeby było nam można przerobić. I robimy jedno lewe, jedno prawe i 5 lewe. Prawe i 5 lewe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I znów jedno prawe, 5 lewe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ja jeszcze mówiłam na początku, że chyba zmienię druty. No to nie zmieniłam, nas dalej robię tymi drutami, dlatego że spróbowałam wcześniej, była, no i trochę nie spodobało się mi, jak on było na grubszych drutach, dlatego zostałam na tych samych drutach, jakich zaczęłam robić spódnicy, czyli na 3 cm, milimetrach, tak mam te druty, takie robię na nich. Nie zmieniałam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jest połowa, no i drugą połowę też dorabiamy ten ścieg do końca. Jedno prawe i 5 lewych oczek. Trzeci zrobiony. Teraz czwartym. Znowuż taki, nie zmienia się nam prawe oczko. Dalej z pierwszego od razu lewego oczka przerobimy 2 prawych. Z jednego robimy 2, następne będzie nam prawe oczko, później lewe, prawe i znowu z jednego zrobimy 2. Czyli teraz będzie nas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 oczek, dlatego że będziemy przerabiać znowu z jednego lewego 2 prawe oczko. Widać już, że prawe nam oczko idzie cały czas tu, tutaj. Ono już wydziela się nam tak, jak go widać. I teraz będziemy po nim sobie orientować. Czyli tak, mamy prawe, następnego oczko robimy 2 prawe. Raz, dwa. Dalej mamy prawe oczko, później lewe, prawe i znowu z jednego oczka robimy 2 oczka. Raz, dwa prawe, dwa. Mamy to prawe oczko, które nam się nie zmienia i go widać. Znowu prawe oczko, za prawym oczkiem robimy z jednego 2 oczka. Raz, dwa. Później jedno prawe, lewe, prawe i robimy znowu 2 oczka z jednego. Raz, dwa. Prawy. Następny raport. Znowu, który nie zmienia się nam. Prawe oczko, raz, prawe. Dalej z jednego oczka robimy 2. Raz, dwa. Dwa prawe, później prawe. Raz, lewe, prawe
I z jednego robimy dwa. Raz i dwa. Powiem troszeczkę inaczej. Tu to jest prawe oczko, które się nie zmienia. Robimy go prawym. Przy nim przerabiamy z jednego dwa prawe. Tak? Następny będzie prawe, lewe, prawe. I tu mamy przed to oczko i tu dalej prawe znowu się nie zmieni, czyli koniec raportu. Robimy z jednego dwa. Raz i dwa. Może tak będzie lepiej zapamiętać. I znowu raport. Od początku. Prawe oczko, następne z jednego dwa. Raz prawy, dwa prawy. Dalej. Prawy, lewy, prawy. I z jednego robimy dwa. Raz, dwa. Znowu tak samo. Widać to oczko, które się nie zmieni. Prawe oczko. Następne. Raz oczko, z tego samego drugie. I z jednego dwa zrobiliśmy. Dalej. Prawe. Lewe. Prawe. I z jednego dwa. Raz. Dwa. I tak też do samego końca ten ścieg robi się tak samo, jak robiliśmy. Czyli prawe oczko. Z jednego dwa oczka prawych. Dalej mamy. Prawe. Lewe. Prawe. Znowu z jednego dwa. Raz. Dwa. I znowu na początek. Prawe oczko. Z jednego dwa. Raz. Dwa. Mamy prawe. Lewe. Prawe. I z jednego oczka. Dwa prawe. Raz. I dwa. Tak robimy cały ścieg. Czwarty ścieg zrobiony, tak? Teraz w piątym ściegu my będziemy przerabiać teraz jedno prawe i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem oczek lewych. I też w raporcie będziemy mieć osiem oczek. Czyli jedno prawe, siedem lewych. Zaczynamy. Jedno prawe. Raz. I siedem. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Jeden raport zrobiony. Drugi. Jedno prawe. I znowu. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem lewych. Jest zrobiony drugi raport. W trzecim tak samo. Jedno prawe, siedem lewych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tak przerabiamy cały nasz ścieg ten. Jedno prawe i siedem lewych. Dorobione do końca. Możemy też zostawić sobie tutaj ten marker, żeby widać, gdzie jest, żeby nie zgubić ten początek cały czas. Możemy pomylić się, no to zawsze tutaj będzie na marker. Dalej. Teraz w szóstym ściegu my znowu mamy pierwsze oczko będzie prawe. Z następnego lewego oczka my zrobimy dwa prawych oczka. Później my będziemy mieć dwa prawe, jedno lewe, dwa prawe i z jednego jeszcze dwa. Czyli będziemy już mieć tutaj 10 oczek. Kiedy przerobimy, to będziemy mieć 10. Czyli robimy prawe oczko, później z jednego oczka robimy dwa oczka. Dalej mamy dwa prawe, jedno lewe, dwa prawe i znowu z oczka robimy dwa oczka prawe. Zaczynamy. Pierwsze mamy
prawym. Dalej z jednego oczka, tak jak mamy lewe oczko, my z niego robimy dwa prawe. Raz, dwa. Dalej mamy dwa prawe. Raz, dwa, jedno lewe. Znowu dwa prawe. Raz, dwa. I z tego lewego oczka robimy dwa prawe. Raz, dwa. To jest zrobiony raport. Zaczynamy znowu. Jedno prawe. Z lewego oczka robimy dwa prawe. Raz, dwa. Dalej mamy dwa prawe. Jedno lewe. Dwa prawe. I z jednego oczka lewego robimy dwa prawe. Raz, dwa. Znowu raport zrobiony. Następny znowu od początku raport. Prawe, z jednego dwa. Raz, dwa. Dalej mamy prawe, prawe, lewe, prawe, prawe. I z jednego robimy dwa. Raz, dwa. Raport skończył się. I tak od początku znowu. Prawe oczko, z jednego dwa, prawych raz, dwa. Dalej mamy prawe, prawe, lewe, prawe, prawe, z jednego dwa, raz, dwa prawe. Tak robimy ten cały ścieg. Siódmy ścieg. Będziemy mieć jedno prawe oczko i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć lewe. Wszystkich będzie 10 oczek, czyli jedno prawe, 9 lewych robimy. Więcej już dodawać nie będziemy, tylko będziemy przerabiać. Czyli jedno prawe i 9 lewych. To będzie jeden raport. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem, osiem, dziewięć. Jest jeden raport. Drugi tak samo. Jedno prawe. Prawe widać już. Dobrze go widać, czyli nie możemy go zgubić. Prawe i dziewięć lewe. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Jak zobaczymy na drugiej stronie, to u nas też jest wydzielone prawe oczko. Tutaj ono cały czas u nas lewe, a na drugiej stronie prawe. Znowu mamy jedno prawe, dziewięć lewe. Siedem, osiem, dziewięć. Prawe, dziewięć lewe. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. I robimy do końca ten ścieg. Jedno prawe, dziewięć lewych. Siódmy ścieg zrobiony. Teraz w ósmym ściegu i w ogóle dalej siódmy i ósmy ścieg będzie cały czas nam powtarzać się. Czyli już to można podkreślić. Czyli od pierwszego do szóstego już nie będziemy robić, tylko będziemy przerabiać siódmy ścieg, tak jak teraz robiliśmy, że jedno prawe, dziewięć lewych było. I ósmy ścieg u nas będzie zrobiony pięć prawych, jedno lewe, cztery prawe. Czyli robimy pięć prawych, jedno lewe, cztery prawych. I to będzie też po 10. Dalej będzie tylko w raporcie 10 oczek iść. I znowu siódmy będziemy powtarzać, tak? W dziewiątym będziemy robić jako siódmy, a w
o 10 będziemy przerobiać tak, jak teraz przerobimy 8. Czyli cały czas będzie powtarzało się nam tych dwa ścieżki, 7 i 8. Czyli 7 teraz robiliśmy, robimy 8. Robimy 5 prawych, 1 lewy, 4 prawe. Pięć prawych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jedno lewe. Cztery prawe. Raz, dwa, trzy, cztery. Jest zrobiony pierwszy ruch. Znowu. Pięć prawych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jedno. Lewe, cztery prawe. Raz, dwa, trzy, cztery. Znowu prawe. Czyli pięć prawych. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jedno lewe. Dalej mamy cztery prawe. Raz, dwa. Co to jest? Dwa. Trzy. Cztery. Raport skończył się. Znowu raport. Pięć prawych. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Jedno lewe. Cztery prawe. Raz. Dwa, trzy, cztery. Znowu raport się skończył. Znowu i zaczynamy następny raport. Pięć prawych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jedno lewe, cztery prawe. Raz, dwa, trzy, cztery. Robimy tak do końca. Ścieg, ósmy ścieg zrobiony. I teraz zaczynamy znowu od siódmego, czyli tak jak robiliśmy siódmy ścieg, u nas było jedno prawe, dziewięć lewych i ósmy powtarza się też, pięć prawych, jedno lewe, cztery prawe. Tak po kolejno robimy dalej i robimy tyle, ile potrzebujemy długości naszej spódnicy. Widać już jak ona wkłada się w falki takim i po prostu przerabiamy ten siódmy, ósmy ścieg sobie i robimy tą długość. Czyli dalej już sami. Tutaj tył tak będzie wyglądał. Też takie fale będą. Możemy, jak ktoś chce, żeby więcej było tych, na przykład grubsze te fale były, no to możemy jeszcze tam pododawać, tak jak robiłyśmy. To z jednego oczka robiliśmy dwa, ale moim zdaniem, że wystarcza bardzo fajnie, ona tak będzie wkładała się i taka pyszna będzie fajna. Superowa to będzie spódniczka. Czyli dalej robimy siódmy, ósmy ścieg, cały czas powtarzamy, robimy długość taką, jaką potrzebujemy. Kiedy już będziemy mieć potrzebującą długość naszej spódnicy, dalej musimy zamknąć oczko. I co robimy? Z tego prawego oczka robimy też dwa oczka, czyli prawych. Wchodzimy tak w oczko z tyłu, robimy prawe oczko, nie zdejmujemy i od razu robimy jeszcze raz prawe. Teraz możemy zdejmować. Zabieramy na lewą stronę i znowu pierwsze oczko, już na prawej u nas nic nie ma. Pierwsze oczko prawe przerabiamy prawym oczkom. Ten ubieramy, a następne oczko, drugie, przerabiamy razem z trzecim. Jest. Znowu zabieramy dwa oczka na lewo. Znowu. I tak pierwsze przerabiamy, a drugie, trzecie robimy razem prawym oczkiem. Cały czas prawe oczko. Zabieramy na lewo. Przerabiamy pierwszy. Prawe oczko.
Następnych dwa razy. Wracamy na lewo. Pierwszy prawy. Następnych dwa razy. Znowu wracamy. Pierwszy prawy. Następne dwa razy. Po kolei tak zamykamy każde oczko. Tutaj będą zamknięte nam oczko na okrągło, po całości tak zamykamy sobie po kolei i zamykamy tak do końca. Zamykamy te oczko do końca. Cały czas tak samo wszystko. Zamykamy, wracamy, pierwszy przerabiamy, a następne dwa oczka raz. Tak, tutaj zamknęłam wszystko. Jeszcze raz wracam. Biorę to pierwsze, przerabię. Później to oczko i tutaj podejmujemy pierwsze oczko, które było u nas. Czyli go widać, gdzie zaczęliśmy. Raz tutaj. I przerabiamy ich. Tylko odwrócimy sobie. I teraz możemy przerobić ich raz. I to będzie razem już zamknięte. Teraz wracamy i znowu dwa oczka. Już zamykamy tych dwa oczka raz. Albo możemy tak zrobić. Czyli to pierwsze oczko bez przerabiania, po prostu jego przerzucimy przez oczko nasze, którym zamykaliśmy. I teraz już, chociaż nie, tak nie będzie. Nie przerzucamy wróceniem, tylko przerobimy ich. Raz. Od ostatnich oczka przerobimy ich razem jednym i teraz możemy już obcinamy sobie oczki i przepuszczamy ją przez oczko. Zaciągamy sobie. I teraz tylko się tutaj od tyłu możemy ją schować. Najlepiej to szydełkiem robić, bo drutem to trochę ciężko. Ale można też spróbować. I taka spodniczka mi wyszła. Takimi falkami. Jak będzie dziecko ubrane, to będzie superowa. Też można taką zrobić dla siebie na przykład. Jest pyszna. Taki jak półsłońce weszło, tak? Teraz tylko zostało nam włożyć tu, gdzie my zostawiliśmy dziureczkę. No to tutaj włożyć naszą taśmę. Elastyczna. Także ja kupiłam taką sobie tasiemkę. Akurat ona będzie po szerokości wchodziła dobrze. Tutaj mi
30 mm. I tylko odmierzymy sobie, ile potrzebne. Wtedy wsylimy tutaj przez tą dziureczkę. I będzie już gotowa nasza spódniczka w całości. Mam nadzieję, że spodobał się ten filmik. Wszystko jest jasne. Jak widać tutaj te fałki, tak samo na drugiej stronie też fałkami zrobiono. Czekam komentarzy. Jeżeli nie subskrybujesz, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wstał paluszek do góry, to mi pomaga bardzo. Wspieram mój kanał. Ja bardzo dziękuję i do zobaczenia wkrótce.